Szanowni Państwo, chcielibyśmy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie powitać na kolejnej gali. W moim przekonaniu i w przekonaniu pewnie nas wszystkich jest to absolutne święto organizacji pozarządowych na terenie ziemi puckiej. Uważamy, że jest to święto, ponieważ wydaje się nam często, że organizacje pozarządowe to jest taka nowość, która powstała w wolnej, demokratycznej Polsce. A tymczasem jest zupełnie inaczej. To nie tak, że organizacje zaczęły powstawać po 1989 roku, tylko ich historia jest znacznie, znacznie dłuższa. Oczywiście każde wyróżnienie jest zaskoczeniem, zwłaszcza, że jest niezwykle cenne, bo jest nam przyznane nie przez jakąś Warszawę, tylko przez lokalną naszą społeczność, która tak naprawdę najlepiej nas zna. I to znaczy, że nie tylko wypłynęliśmy z sukcesem na wody ogólnopolskie, ale także, że tutaj nie straciliśmy swojej misji. Jesteśmy firmą już z tradycjami dziesięcioletnią, firmą taką żebraczo-dobroczynną. I musimy pilnować, żebyście cały czas mieli do nas zaufanie, bo to przecież dla was pracujemy, dla waszych rodzin, dla waszych najbliższych. Żebyście po prostu nigdy nie mieli wątpliwości, że wasi najbliżsi będą w najlepszych rękach. Rzeczywiście jak się słucha tych rzeczy, które nam się udało zrobić gdzieś z zewnątrz, to ja zadaję sobie pytanie, jak to się udało? Oczywiście to, że hospicjum istnieje, funkcjonuje i że ma taką pozytywną energię, że o naszym niedużym w końcu hospicjum, jakby nie było, które jest na końcu świata, dosłownie i w przenośni, słyszy cała Polska. Może nawet i więcej, co jest także promocją naszego regionu, a także te projekty, które udało nam się tutaj w hospicjum zrobić, związane z projektem Medyk, czyli przeszkoleniem nauczycieli zawodów medycznych w podejściu do chorych, jak i ten nasz flagowy okręt aeropaketyczny, który będzie co roku wznawiany, czy chociażby program dla niepełnosprawnych, których uczyliśmy, jak być wolontariuszami. Jak nie być podmiotem opieki, ale jak oni sami mogą się zaktywizować, będąc wolontariuszami. Byłoby tylu osób, które mają szansę nam pomóc, gdyby nie słyszano o nas i odwrotnie. Nie dostawalibyśmy nagród, gdyby nie było tych osób, którym pomagamy. Czyli te trzy jak gdyby grupy. Ci, których pomagamy, ci, którzy nam pomagają, a także ci, którzy nas doceniają, no to jest takie, to są właściwie takie naczynia połączone. Przede wszystkim, żeby nam nie zabrakło świeżości, żeby nam nie zabrakło energii na takie codzienne funkcjonowanie, a także żebyśmy mieli siłę, bo Puckie Hospicjum zamierza się rozbudowywać, rozwijać i żebyśmy to z sukcesem dokończyli. Bo nie przypuszczałem, że wybór laureatów w tym konkursie jest tak trudny, bo mnogość organizacji, o których tutaj wcześniej mówił pan starosta, oraz wielość obszarów, wielość dziedzin, którymi te organizacje się zajmują, jest tak ogromny, że wydawało mi się, że nie ma sposobu, żeby znaleźć ten wspólny mianownik, no bo jak ocenić, tak, organizację, która działa bądź w edukacji, inna z kolei w sporcie, inna w działalności społecznej, w ochronie zdrowia, inna w promocji, w turystyce. To jest, okazuje się, bardzo, bardzo trudne. Ale myślę, że kapituła tutaj zdała egzamin, daliśmy sobie z tym radę. Po raz pierwszy w tym roku w trakcie konkursu podzieliliśmy wybór laureatów na dwa etapy. Pierwszy etap polegał na spełnieniu warunków formalnych i tu muszę powiedzieć, że wszystkie organizacje, wszystkie te, które były przed chwilą wymienione, spełniły ten warunek i zostały zakwalifikowane do etapu drugiego, w którym była brana pod uwagę merytoryczna działalność tych wszystkich organizacji. Kapituła, chcąc sprowadzić oczywiście tą działalność, o której mówiłem przed chwilą, do pewnego wspólnego mianownika, wyróżniła cztery obszary działalności. Takie, które naszym zdaniem umożliwiają porównanie tych organizacji. Jednym z tych obszarów jest na przykład innowacyjność czy promocja nowych rozwiązań. Kolejnym z kolei obszarów była zdolność do współpracy z innymi organizacjami, z instytucjami sektora publicznego, z jednostkami samorządu terytorialnego.
Innym z kolei obszarem była umiejętność współpracy czy zapraszania do swojej działalności osób, jak wolontariusze, osób, które nie są członkami tej organizacji, ale chętnie włączają się w działalność na rzecz tej społeczności, na której terenie organizacja dana działa. No i wreszcie czwarty obszar dotyczył osiągnięć, jakie ta organizacja uzyskała w roku 2014, czyli jeżeli była to organizacja z dziedziny edukacji, to właśnie na tym polu, jeżeli z dziedziny sportu, turystyki, promocji, to na tym polu, którego to ta działalność tej organizacji dotyczy. No i suma właśnie efektów czy oceny poszczególnych członków kapituły dała efekt w postaci to właśnie wyboru laureatów dzisiejszej tegorocznej edycji konkursu Bursztynowa KOGA. Ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim organizacjom, które działają na terenie powiatu puckiego, tym organizacjom, które zgłosiły swój akces do Bursztynowej KOGI, bo zapomniałem jeszcze dodać, że w trakcie drugiego etapu odbywały się prezentacje. Każda organizacja zaprezentowała swoją działalność, istotę tego, czym się zajmuje, i to nie tylko wobec kapituły, ale również wobec wszystkich pozostałych uczestników tegorocznej edycji konkursu. To dało możliwość również do zadawania pytań, jeżeli coś było niejasne albo było na tyle ciekawe, żeby no, uczestnik, prelegent mógł się podzielić z tym z obecnymi. Więc myślę, że ta formuła zdała egzamin. Myślę, że będzie ona godna kontynuacji w latach kolejnych. Gratuluję serdecznie laureatom, zwycięzcom. No i cóż, a szczegóły to poznamy za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie całej kapitule, panu staroście, wszystkim zgromadzonym za przyznanie Bursztynowej KOGI. Jest to dla nas wielkie wyróżnienie, motywacja do dalszej pracy. I tak jak ta KOGA, ten duży żagiel ma, tak mam nadzieję, że dostaniemy tego wiatru w te żagle i popędzimy jeszcze o krok dalej nasza fundacja. Pomysł się wziął już 10 lat temu w głowach naszych, jakiś gdzieś tam zaczął kiełkować. Okazało się, że w Sołutowie było kilka wiosek Sołutowo, była też osada, są kamienne kręgi i tak powoli co roku jakiś pomysł powstawał. W końcu żeśmy zaczęli starać się o pozwolenie na budowę, pozyskaliśmy środki na budowę naszej osady z północno-kaszubskiej lokalnej grupy rybackiej i właśnie powstała osada w tej chwili w Sołutowie. Czy to jest ogromne, miłe bardzo zaskoczenie, a znaczy bardzo wiele, dlatego że na rzecz powiatu puckiego i wejherowskiego staramy się robić wszystko, co jest możliwe w zakresie promocji turystyki naszego subregionu. Zdecydowanie tak, będzie nas mobilizować do dalszej wytężonej pracy, szczególnie, że pomysłów jest wiele, a co do realizacji, to będziemy robić wszystko, żeby te pomysły zrealizować. No, przede wszystkim muszę powiedzieć, że emocje były takie jak na wręczeniu Oscarów, bo oby też tak było z naszymi Oscarami za Idę chociażby. Ja jestem dumny z tego, że zostało to ocenione wysoko, że dostrzeżono większy sens w tym, co robimy od 15 lat. Mamy 16 edycję w tym roku. Mogę tak w tajemnicy powiedzieć, że największą gwiazdą tegorocznej edycji będzie najprawdopodobniej pan Kamil Stoch. Więc dogadujemy w tej chwili termin. Cieszę się bardzo, że zostaliśmy wyróżnieni. Jest to dla mnie i zaszczyt, i zaskoczenie trochę, bo konkurencja była znakomita. No jak Państwo wiecie, mamy już 100 gwiazd, dosłownie 100 do tej pory. To jest często żmudna praca. Z Adamem Małyszem walczymy od 10 lat. Nie możemy go się zaprosić go skutecznie. Pani Justyna Kowalczyk, wtedy kiedy są nasze edycje, przeważnie trenuje w Nowej Zelandii, więc to tak się wszystko dzieje. Nie chcemy czekać z każdym wielkim sportowcem do zakończenia kariery, bo oni są nam bardzo potrzebni, naszej publiczności i naszemu miastu, wtedy, kiedy są u szczytu. Staramy się. No jest, nie jest łatwo. Naprawdę nie jest łatwo. Korzystając z okazji, to chciałbym powiedzieć, że
parafrazując słowa Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powiedział kiedyś: nie pytaj, co Ameryka może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Myślę, że taką myślą przewodnią wszystkich organizacji tego typu pozarządowych to jest to: nie pytaj, co inni mogą zrobić dla ciebie, zapytaj, co możesz zrobić dla innych, dla swojego miasta, dla swojego regionu. I myślę, że wszystkim właśnie taka idea przyświeca. Wiadomo, ci, którzy stają do konkursu, to rzeczywiście mają bardzo ciekawe rzeczy do zaprezentowania. I nie było lekko, niemniej po przeliczeniu punktacji okazało się, że kapituła była zgodna, nie było specjalnie żadnych dyskusji na temat kolejności wyróżnień czy nagród głównych. Także myślę, że zostały nagrodzone te rzeczywiście, które bardzo dużo robią dla społeczności lokalnych. Organizacje pozarządowe działają w bardzo różnych obszarach, tak jak tutaj widzieliśmy, w obszarze edukacji, promocji, turystyki, w ochronie zdrowia. Nagrodzone hospicjum to myślę, że nie trzeba tutaj przedstawiać tej dobrej działalności, jaką wykonują na rzecz osób z chorobami nowotworowymi, ale także wychowują młodzież, ponieważ przy hospicjum jest skupionych bardzo wielu młodych ludzi, którzy udzielają się, pomagają temu hospicjum, jako że jest organizacją pozarządową. Trzeba ją wspierać, ponieważ środki, którymi dysponują, nie zawsze pomagają, nie zawsze pozwalają na takie pełne działanie. W związku z czym ta pomoc wolontariuszy jest bardzo znacząca. Zresztą widać ich często przy okazji jakichś zbiórek w marcu, kiedy najczęściej w okolicach kościołów rozdają narcyzę, licząc na jakieś grosze od ludzi, którzy tego narcyza otrzymują. Inne organizacje, takie jak na przykład LOT, czyli lokalna organizacja turystyczna, która promuje powiat pucki w Polsce, nawet na świecie, robią coś dobrego. Turyści, którzy przyjeżdżają do Pucka, znajdują się w powiecie, korzystają z tych wszystkich materiałów, które dotyczą turystyki na tej ziemi. A w tym roku zostały przyznane właśnie promocji powiatu puckiego i turystyki, ochronie zdrowia i edukacji i kultury. Edukacja i kultura to, jak słyszeliście Państwo, Fundacja Sławny Gród, nie zapomnieć o proojcach ze Sławutowa, która no, jest młodą fundacją, ale od razu zaczęła jak gdyby ten start już na bardzo wysoką półkę. Pula nagród w tym roku wyniosła 11 tysięcy. Dzięki sponsorom, czy dzięki wsparciu? 6 tysięcy przekazał pan starosta, ponieważ jak umówiliśmy się kilka lat temu, że jest to nagroda starosty puckiego. W związku z tym starosta ufundował 2000 nagrody głównej dla 3 organizacji. Pozostałe 5 tysięcy pochodziło od sponsorów. W tym roku było 13 organizacji. Oprócz tych 13 organizacji starosta jak gdyby wprowadził taki zwyczaj, że także może honorować osoby, które sam jak gdyby uzna, czy też w porozumieniu jakimś gronem, czy z zarządem, czy z organizacjami pozarządowymi, także wręcza nagrodę bursztynowej KOGI, ale już bez tego dodatku finansowego, osobie, która w szczególny sposób zasłużyła się w pracy na rzecz społeczności lokalnej. W moim odczuciu oznacza to tak w najprostszym języku, że warto. Warto jakby powoływać organizacje, warto dla siebie, dla grupy, dla różnych ludzi po prostu coś robić. Tym jakby wyróżnia się społeczeństwo obywatelskie. Nie tylko ja i mój interes, właśnie szeroko rozumiany interes różnych grup społecznych. I myślę, że te KOGI, te wyróżnienia, jakby te uhonorowania potwierdzają, że warto, że to jest dostrzegalne, zauważalne nie tylko przez odbiorców tej działalności, tylko również przez inne ważne osoby i instytucje. Powiem panu tak, z doświadczenia, bo ja całe prawie życie dorosłe działam w kołach gospodyń wiejskich, wiem, że najlepszą taką zachętą jest właśnie to, co Państwo robicie, nagłaśnianie w mediach
takich jakby tutaj organizacji i takich wydarzeń jak dzisiejsze. Ludzie zobaczą, poczują, że warto, spróbować. Mało tego, zobaczą już osoby, które coś zrobiły, zapytają o doświadczenia, o pomoc w organizacji. Po prostu będą wiedziały, do kogo się zwrócić, żeby ewentualnie wiedzieć, jak to rozkręcić. Gród, który powstaje w Sławutowie, to jest, myślę, że jakby inwestycja nie do przecenienia. Sama jestem ciekawa już takiego finalnego jakby efektu, ale no, z racji mojego wieku gdzieś tam pewne już historyczne wydarzenia są mi znane, ale proszę sobie wyobrazić młodzież, dzieci. Przecież to jest fascynujące być w takim miejscu, zobaczyć, dotknąć, dowiedzieć się. Wydaje mi się, że jest to atrakcja no, nieporównywalna z niczym. Czy turyści będą chętnie odwiedzali? Jestem przekonana, że tak. No wie pan, jak się komuś dziękuję za 30 lat pracy tutaj, to jest zawsze miłe, bo tak się składa, że w tym roku jest akurat 30-lecie mojej pracy dziennikarskiej tutaj na Pomorzu, a w ogóle 36-lecie mojej pracy dziennikarskiej w ogóle. Także jest to kawał czasu. Wie pan, jeżeli kogoś, kto przyjeżdża z drugiego krańca Polski, tutaj się ludzie doceniają, no to chyba jest to miłe, prawda? Ja myślę, wie pan, że najważniejsza w tej pracy jest wiarygodność. Jeżeli pokazuje się prawdę, jeżeli nie unika się trudnych tematów, a jednocześnie nie stoi się z boku, a próbuje się zgadnąć czy rozwikłać, co jest tego przyczyną, to w pewnym momencie ludzie zaczynają doceniać. Wie pan, ja dostając tą kogę, teraz kiedy wychodziłem, składali mi życzenia ludzie, których znam 20-30 lat. Mówili mi, wiesz co, tobie się to od dawna należało. I to jest właśnie chyba lepsze od tej nagrody, którą dostałem, bo to jest po prostu takie miłe.